Chrystusa. Ofiarować je będziemy Ojcu Niebieskiemu na cześć i chwałę Jego boskiego majestatu, pokornie Mu dziękując za wielką i niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu, iż raczył zesłać Syna swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Marii Panny, Matki Bolesnej, oraz ku uczczeniu świętych pańskich, którzy wyróżniali się nabożeństwem ku męce Chrystusowej. W tej ostatniej części będziemy rozważali, co Pan Jezus cierpiał od chwili ukoronowania aż do ciężkiego skonania na krzyżu. Te bluźnierstwa ze żywości i zniewagi, jakie mu wyrządzono, ofiarujemy za grzeszników zatwardziałych, aby Zbawiciel pobudził ich serca zbłąkane do pokuty i prawdziwej życia poprawy. Oraz za dusze w czyściu cierpiące, aby im litościwy Jezus krwią swoją świętą ogień zagasił. Prośmy nadto, by i nam wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy i szczęśliwe w łasce Bożej wytrwanie. Jesus,
to posłusznym się zdaje. Ręce i nogi przebić sobie daje. Wisi na krzyżu, dole ponosi srogi, nasz Zbawca drogi. Posłuchnie czego, spotrzeba już ciało, aby na Tobie dłużej nie wisiało. Myje uczciwie, w grobie położymy, płaczu czynimy. Oby się w serce te łzy rozpływało, Jezu, strasznie obrażało. Szalki, o szalki, ciężkich moich złości, dla Twej miłości. Niech Ci, o Jezu, cześć będzie wieczności, za Twe obelgi, męki za żywości. Jezu, mój kochany.
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.